czasie mojej wizyty u Hitlera w Berchtesgaden zauważyłem niebezpieczną zmianę u tego człowieka, którego na podstawie konkretnych zresztą dowodów miałem podstawę uważać w 1934 roku za rzadko spotykany w Niemczech przykład rozsądku w polityce zagranicznej. Zbyt łatwe sukcesy wynikające z niedołęstwa i braku decyzji u kontrpartnerów, wielkich i małych, doprowadziły tego człowieka, z którym jeszcze rok temu rozmawiało się rozsądnie o polityce europejskiej, do stanu zagrażającego już bezpośrednio naszym interesom. Człowiek ten, czyli Hitler, utracił poczucie miary, które po Bismarcku, według mego zdania, usiłował w Niemczech reprezentować po raz pierwszy.